Ale jak już tu jesteśmy? Und ich hoffe, ihr ertragt das. I mam nadzieję, że to będziecie w stanie znieść. Ich lasse euch herzlich grüßen von den Geschwistern aus Schlangen, wo wir herkommen. Pozdrawiam was serdecznie ze zgromadzenia w Schlangen, gdzie skąd pochodzimy. Und ich möchte heute etwas von der Regel abweichen. I chciałbym teraz troszkę odbiec od zasady. Die Betrachtung über den Römerbrief morgen erst fortsetzen. I rozważanie listu do Rzymian dopiero kontynuować jutro. Und über eine Stelle aus dem Hebräerbrief ein paar Gedanken sagen. A dzisiaj powiedzieć parę myśli na temat listu do Hebrajczyków. Die mir in den Sinn gekommen sind, als wir das Lied gesungen haben. Które przyszło mi dzisiaj na myśl, kiedy śpiewaliśmy pieśń. Aus Hebräer 13. Z listu do Hebrajczyków 13. Vers 8 bis 16, wenn das einer von euch vorliest, dann wäre ich dankbar. Werset od 8 do 16, jeśli ktoś z was by to przeczytał, to byłbym wdzięczny. 8 do 13. 13 rozdział Hebrajczyków. 16. 8 do 16. Jezu Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bevor wir den Text jetzt betrachten, müssen wir etwas Grundsätzliches über den Hebräerbrief sagen. Zanim rozpoczniemy rozważanie tego fragmentu, chcielibyśmy powiedzieć coś ogólnie na temat listu do Hebrajczyków. Er ist geschrieben an Juden, die sich zu dem Christentum bekehrt haben. On został napisany do Żydów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Und die lernen mussten, dass die alten Gesetze, die Gott gegeben hat, ein Ende gefunden haben. I którzy musieli się nauczyć, że zakon, który wcześniej dał Bóg, znalazł tutaj swój koniec. Ich meine jetzt den Gottesdienst, der mit Opfern und den Festen zu tun hat. Mam na myśli tutaj składanie ofiar i święcenie tych świąt, które były w zakonie. Das war für die Juden nicht ganz einfach zu verstehen. To nie było takie łatwe zrozumieć to dla Żydów. Weil dieser Gottesdienst von Gott ja gegeben war. Ponieważ ta służba dla Boga była podarowana i od samego Boga. Aber sie mussten lernen, dass diese Zeit jetzt vorbei war. Ale oni musieli się nauczyć, że ten czas już minął. Und eine neue Zeit angebrochen ist. I rozpoczął się nowy czas. Es gibt einen Vers in Kapitel 10, der eigentlich so wie ein Schlüssel ist für dieses Verständnis. W 10. rozdziale jest taki jeden werset, który jest tutaj kluczem do zrozumienia tego. Da steht, er nimmt das erste weg. W którym jest napisane, on bierze to, co było. Damit er das zweite einführt. Aby mógł ustanowić to drugie. Und weil es sich um christliche Wahrheit handelt. A ponieważ chodzi o chrześcijaństwo. Ist das auch für uns ein Brief von großem Interesse. Chodzi o chrześcijaństwo, to i dla nas ten werset ma wielkie znaczenie. Wir müssen natürlich verstehen, dass wir nicht aus einem aus einer Kultur kommen, wo geopfert worden ist. Oczywiście my nie pochodzimy z kultury, w której były składane ofiary. Aber wir können manches in eine geistliche Weise auf uns anwenden. Ale niektóre rzeczy w duchowy sposób możemy stosować na nas. Und manche Verse auch direkt so für uns lesen, wie sie dort stehen. Niektóre wersety, które są tam napisane, możemy bezpośrednio czytać, odnosząc je do nas.
Und das ist schon der Vers 8 am Anfang. To jest ten werset 8 na początku już. Der jetzt so wie eine kleine Überschrift über diesem Abschnitt zu lesen ist. Który może być tutaj takim jakby tytułem do tego fragmentu, który żeśmy przeczytali. Der uns zeigt, dass wir eine feste Sicherheit haben. Który nam pokazuje, że mamy stały i twardy grunt. Jesus Christus ist derselbe gestern. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj. Das ist Vergangenheit. To jest przeszłość. Und heute, das ist Gegenwart. Dzisiaj to jest teraźniejszość. Und in Ewigkeit, das ist Zukunft. I na wieki, czyli przyszłość. Es ist das Wesen Gottes, dass er unveränderlich ist. To jest istota Boga, że On się nie zmienia. Und das bedeutet für alle, die an den Herrn Jesus glauben, a to oznacza dla tych wszystkich, którzy wierzą w Pana Jezusa, dass sie unbedingt seinen Worten vertrauen können. Że całkowicie mogą zaufać Jego słowom. Alles, was Gott sagt, alles, was der Herr Jesus sagt, wszystko, co mówi Bóg, wszystko, co mówi Pan Jezus, ist Wahrheit. Jest prawdą. Und es wird so eintreffen, wie es vorhergesagt hat. Es wird so geschehen, wie es vorhergesagt hat. I stanie się tak, jak zostało to powiedziane. Wenn das vielleicht auch manchmal für uns eine lange Zeit ist, być może dla nas wydaje się to czasami bardzo długi okres, dann brauchen wir doch nicht zu zweifeln, a jednak nie powinniśmy wątpić, und wissen, dass das, was er sagt, Wahrheit ist. I wierzyć w to, że to, co on powiedział, przyobiecał, to jest prawdą. Wenn wir über Zeit nachdenken, dann haben wir Tage und Jahre im Sinn. Jeśli my myślimy o czasie, to myślimy od razu o dniach, o miesiącach, latach. Aber bei Gott ist das anders. Ale u Boga jest to inaczej. Wir lesen im Petrusbrief, 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Czytamy w liście Piotra, że 1000 lat jest dla niego jak jeden dzień. Und ein Tag wie 1000 Jahre. A jeden dzień jak 1000 lat. Das soll uns deutlich machen, dass Gott ganz anders rechnet in der Zeit als wir. To ma nam dać do zrozumienia, że Bóg inaczej liczy czas niż my. Und wenn der Herr Jesus zum Beispiel gesagt hat, ich komme bald, i jeżeli Pan Jezus powiedział na przykład, przyjdę wkrótce, dann ist das aus unserer Sicht jetzt eine lange Zeit her. To z naszego punktu widzenia trwa to już bardzo długo. Aber für ihn ist das anders. Ale dla niego jest to całkiem inaczej. Natürlich sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen. Oczywiście to jest prawda, że minęło już prawie 2000 lat. Und wenn wir es aus dieser Sicht ansehen, jeśli patrzymy z tego punktu widzenia, dann dürfen wir dankbar sein für Gottes Langmut, to możemy być wdzięczni Bogu za Jego cierpliwość, der immer noch die Gnade verkünden lässt, która do tej pory daje objawia swoją łaskę, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zatracenie. Aber wir wollen für uns diesen Vers jetzt so lesen, ale dla nas chcemy ten werset czytać w ten sposób, dass wir wissen, wir haben für unseren Glauben eine feste Grundlage. Żeby mieć pewność tego, że do naszej wiary mamy pewny grunt. So wie der Herr Jesus für uns gestorben ist, Pan Jezus za nas umarł, und uns errettet hat, i uratował nas, und uns ewiges Leben gegeben hat, podarował uns nam wieczne życie, so bleibt das in Ewigkeit. I tak to będzie aż po całą wieczność. Das wollen wir einfach jetzt so festhalten. Chcemy się tego trzymać. Und dann Vers 9 lesen, dass wir uns nicht fortreißen lassen durch mancherlei fremde Lehren. I w ten sposób czytać ten werset 9, żebyśmy nie dawali się schodzić przeróżnym i obcym naukom. Das ist immer ein Versuch des Teufels. Zawsze jest to próbą szatana. Die Gläubigen unruhig zu machen. Aby zaniepokoić wierzących. Oder sogar Zweifel in ihr Herz zu geben. I żeby poddać ich serce, do ich serca wątpliwości. Das hat er selbst so einmal gesagt, sollte Gott gesagt haben, als er Eva verführt hat, sollte Gott gesagt haben. Kiedy on zwodził Ewę, powiedział, czy naprawdę tak Bóg powiedział? Aber wir werden aufgefordert, uns nicht fortreißen zu lassen. Ale my mamy tutaj uważać, żeby nie dać się zwieść przeróżnym i obcym naukom. Vielleicht kann man diese Unterscheidung machen. Hier steht mancherlei Lehren. Może można zrobić tutaj takie rozróżnienie. Jest napisane przeróżnym naukom. Da gab es damals viele Lehrer, die behaupteten, die Juden müssten auch den alten Gottesdienst noch halten. W tamtych czasach bywali nauczyciele, którzy
twierdzili, że tak, że ci, którzy się nawrócili, mają dalej czynić tą służbę, która była w zakonie opisana. Als Paulus von seiner letzten Reise nach Jerusalem kam, kiedy Paweł przybył podczas swojej ostatniej podróży do Jerozolimy, da wurde er in Jerusalem begrüßt mit den Worten, to tam go przywitano słowami, du siehst, dass viele Juden sich bekehrt haben. Widzisz, wielu Żydów się nawróciło. Ich gebe das jetzt mit meinen Worten wieder, das ist nicht genau der Text. Ja teraz to mówię swoimi słowami, to nie jest cytowany tekst. Viele haben sich bekehrt und sind eiferer für das Gesetz. Wielu się nawróciło i są tacy pilnie wykonują zakon. Da gab es also immer noch eine Vermischung zwischen dem Alten und dem Neuen. I widzimy tutaj to pomieszanie starego z nowym. Ich möchte das als mancherlei Lehren bezeichnen. Chcę to nazwać tymi przeróżnymi, że to są te przeróżne nauki. Und wir werden auch in diesem Text hier, in diesem Abschnitt hier finden, dass der Heilige Geist möchte, dass wir davon loskommen. I chcę tutaj pokazać, że Duch Święty pragnie nam pokazać, abyśmy z tego wyszli, uwolnili się. Vielleicht haben wir das heute in einer anderen Form. Być może w dzisiejszych czasach mamy to w innej formie. Dass manche Punkte der Heiligen Schrift ganz besonders betont werden. Na przykład w ten sposób, że niektóre punkty z Pisma Świętego są bardziej wyróżniane. Und damit verliert man das Gleichgewicht. I w ten sposób traci się równowagę. Wenn ein Punkt immer ganz besonders herausgehoben wird, kiedy jeden punkt zawsze zostaje wywyższany, dann vernachlässigt man leicht etwas anderes. To w ten sposób zaniedbujemy coś innego. Aber wenn wir an fremde Lehren denken, a kiedy myślimy o obcych naukach, dann meine ich, dass wir da etwas finden, was nicht christlich ist. To mam na myśli coś, co nie jest w ogóle chrześcijańskie. Und wir müssen uns nicht darüber wundern. Nie możemy się dziwić. Schon früh lesen wir in der Bibel von falschen Brüdern. Bardzo szybko w Biblii czytamy o fałszywych braciach. Von falschen Lehrern. O fałszywych naukach. Und von falschen Aposteln. I o fałszywych apostołach. Die einfach Fremdes hineingebracht haben. O tych, którzy przynosili coś obcego. Um die Gläubigen zu beunruhigen. I w ten sposób zaniepokajali wierzących. Das ist immer ein Werk des Teufels. Zawsze jest to działaniem diabła. Und dazu gibt es eine Hilfe. Do tego istnieje pewna pomoc. Und das ist das Ende von Vers 10. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. I to jest koniec. Das Herz soll befestigt sein im Glauben durch Gnade. To jest w środek wersetu 9, że dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Wenn wir dann lesen nicht durch Speisen, jeśli czytamy dalej, że a nie pokarmami, dann ist das natürlich eine Andeutung an den alten jüdischen Gottesdienst. To jest tutaj wskazówka na tą właśnie dawną służbę żydowską. Aber wir können das auch auf unsere Tage anwenden. Ale możemy stosować to również na nasze czasy. Dass wir Menschen gerne selbst uns Gesetze auflegen. Że my ludzie często sami dajemy sobie różne nakazy. Oder bestimmte Regeln, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Albo jakieś konkretne reguły, które uważamy, że są ważne. Und wenn wir dann diese Regeln befolgen, a kiedy my kroczymy za tymi, dann haben wir, empfinden wir eine gewisse Sicherheit für uns. Wykonujemy te nakazy, to czujemy się pewni. Aber das ist nicht der Weg des Herrn. Ale to nie jest droga Pana. Der Weg des Herrn ist, dass unser Herz durch Gnade fest ist. Droga Pana jest taka, żeby nasze serce było umocnione łaską. Dass wir also im Herzen festhalten, abyśmy w sercu mieli takie postanowienie, dass wir durch Gnade errettet sind. I pewność, że jesteśmy przez łaskę zbawieni. Nicht durch Werke. Nie przez uczynki. Nicht durch irgendein Ritual. Nie przez żadne rytuały. Sondern allein durch die Gnade, die uns von Gott gegeben ist. A tylko przez łaskę, która została nam darowana od Boga. Und dann dürfen wir auch daran denken, dass die Gnade nicht aufhört. I możemy o tym myśleć, że łaska dalej nie przestanie istnieć. Sie geht mit uns die ganze Zeit, in der wir hier auf der Erde leben. Ona idzie z nami przez ten cały czas, w
podczas naszej pielgrzymki tu na ziemi. Der Gott aller Gnade, lesen wir in 1. Petrus, wird euch befestigen. W pierwszym liście Piotra czytamy, że łaska ta będzie was umacniać. Das ist manchmal ein Gefühl vielleicht der Unsicherheit dann in unserem Herzen. Czasami bywa takie poczucie niepewności w naszych sercach. Es gibt ein Bild in Matthäus Evangelium oder in den Evangelien. W Ewangeliach jest na to obraz pewien. Wo Petrus in dem Schiff ist und zu dem Herrn sagt, der auf dem Wasser geht, befiehl mir zu dir zu kommen. O Piotrze, który widząc Pana Jezusa chodzącego po morzu, powiedział do niego: rozkaż mi przyjść do siebie po wodzie. Und weil der Herr Jesus sagt, komm, a ponieważ Pan Jezus mówi przyjdź, hat Petrus im Glauben den Mut, das Schiff zu verlassen. Piotr w tej wierze, że to może uczynić, miał odwagę opuścić łódź. Nach menschlichen Überlegungen war das Schiff der sicherere Ort. Myśląc po ludzku, ta łódź była dużo pewniejszym miejscem. Aber Petrus hat vertraut, dass der Herr ihn auch über das Wasser gehen lässt, wenn er gesagt hat, komm. Ale Piotr wierzył Panu, że on będzie w stanie do niego przyjść, jeżeli Pan Jezus do niego powiedział, przyjdź. Das heißt, er hat alle menschliche Sicherheit verlassen. A więc on opuścił wszelką ludzką podstawę pewności. Und auf das Wort des Herrn vertraut. I zaufał całkowicie Panu. Und das soll auch für uns so sein, dass wir alle menschlichen Regeln verlassen. I także powinno być w naszym życiu, żebyśmy porzucili wszelkie ludzkie reguły, jeśli chodzi o nasze, pewność naszego zbawienia. Und allein auf die Gnade vertrauen. I tylko polegali na łasce Pana. Und deswegen lesen wir dann in Vers 10. I dlatego czytamy w wersecie 10. Das ist natürlich zunächst einmal wieder an die Juden gerichtet. Oczywiście to na pierwszej kolejności jest skierowane do Żydów. Dass wir einen Altar haben, von dem die nicht essen dürfen, die noch der Hütte, also dem alten Ritual dienen. Że mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, czyli tym starym rytuałom. Wobei Altar hier ein Bild ist natürlich. Oczywiście ołtarz jest obrazem. Wir Christen haben keinen Altar aus Stein oder Holz oder irgendwelchen Materialien. Ponieważ oczywiście my, chrześcijanie, nie mamy ołtarza zbudowanego z kamieni czy z jakichś tam materiałów. Es meint einfach unsere Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus. A więc chodzi tutaj o nasz związek, nasz stosunek między Bogiem i Panem Jezusem. Damals war die Beziehung zu Gott über diese Opfer möglich. Wtedy ten związek był tylko możliwy przez składanie ofiar. Und wer diesen Dienst folgte, i kto tą służbę pełnił, war im Grunde kein Christ. Nie był chrześcijaninem. Das ist der Sinn hier, wenn wir lesen, wir haben einen Altar. To jest sens tego wersetu, kiedy czytamy, że my mamy ołtarz. Unsere Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus ist allein der Glaube. Nasz stosunek między Bogiem i Panem Jezusem jest tylko z wiary. Natürlich folgen wir dann Gottes Wort. Oczywiście przestrzegamy i czytamy Słowo Boże. Aber wir tun das in einer christlichen Freiheit. Ale czynimy to w chrześcijańskiej wolności. Die ihre Berechtigung hat, dadurch, dass man nicht an irdische Gesetze gebunden ist. Która znajduje swoje usprawiedliwienie tym, że nie jest oparta na żadnych ziemskich regułach. Und dann lesen wir von einer Besonderheit der Opfer im Alten Testament. I czytamy tutaj o pewnym szczególe, jeśli chodzi o składanie ofiar w Starym Testamencie. Dass die Tiere, die geopfert wurden als Sündopfer, że zwierzęta, które były składane na ofiarę przebłagalną, außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Były spalane poza obozem. Wir erkennen übrigens aus solchen kleinen Bemerkungen, w takich małych uwagach, które tutaj są wplecione, zauważamy, dass Gott in den Bestimmungen der Opfer schon eine Bedeutung hineingelegt hat, że Bóg ustalając to, dał tym ofiarom pewne znaczenie, die in die Zukunft wiesen, które wskazywały na przyszłość, und zwar auf den Herrn Jesus hin. A mianowicie na Pana Jezusa.
Das haben die Menschen damals nicht gewusst, natürlich nicht. Oczywiście ludzie w tamtych czasach zupełnie nie mieli o tym pojęcia. Aber wenn wir das Neue Testament kennen, ale kiedy my znamy teraz Nowy Testament, dann werden wir durch solche Stellen belehrt, dass Gott schon einen Sinn hineingelegt hat über die Zeit damals hinaus. Że znajdujesz tutaj pouczenie, że Bóg już w tamtych czasach, wyprzedzając przyszłość, dawał na to wskazówki swoje. Und das lesen wir dann gleich in Vers 12. Czytając werset od razu 12. Dass der Herr Jesus außerhalb des Tores gelitten hat. Że tak samo Pan Jezus cierpiał poza bramą. Das meint außerhalb Jerusalems. To chodzi o to, że Pan Jezus cierpiał poza Jerozolimą. Und das hat deshalb eine Bedeutung. Dlatego ma to znaczenie. Weil Jerusalem zu dieser Zeit noch der Mittelpunkt des alten Gottesdienstes war. Że Jerozolim w tamtych czasach był centrum tego, gdzie była wykonywana służba Bogu przez Żydów. Und mit dieser Bestimmung, die Tiere außerhalb des Lagers zu verbrennen, i z tym stwierdzeniem, że z tym postanowieniem, że zwierzęta były spalane poza obozem, hat Gott schon im Herzen gehabt, dass der Herr Jesus einmal ein Opfer bringen würde. Bóg miał już na myśli wtedy to, że Pan Jezus nie, kiedyś będzie miał złożyć swoje życie jako ofiarę. Das auch außerhalb des Lagers. I że to wydarzy się poza, sterben würde. Że Pan Jezus umrze poza bramą, czyli poza obozem. Und damit sagt den Empfängern seines Briefes, den Empfängern des Briefes hier. I to mówi tym odbiorcom tego listu. Dieses Bild hat jetzt seine Erfüllung gefunden. Że ten obraz teraz znalazł swoje wypełnienie. Und das ist für uns dann die Ermunterung in Vers 13, lasst uns zu ihm hinausgehen. A dla nas jest teraz zachęta w wersecie 13, wyjdźmy więc do niego poza obóz. Wir müssen das jetzt natürlich in einem geistlichen Sinn verstehen. Oczywiście musimy teraz to rozumieć w takim duchowym znaczeniu, w duchowym sensie. Der Herr Jesus wurde von den Juden verworfen. Pan Jezus został odrzucony przez Żydów. Obwohl er der Messias war. Pomimo, że był Mesjaszem. Obwohl die Pharisäer das aus der Schrift erkennen mussten. Pomimo, że faryzeusze musieli to rozpoznać z pism. Und trotzdem haben sie ihn verworfen. A mimo to jednak go odrzucili. Das heißt, sie haben eigentlich selbst dem Judentum damit ein Ende gemacht. A więc oni wtedy sami uczynili koniec Żydowstwa. Ohne es zu wissen und ohne es zu wollen. Nie wiedząc zupełnie o tym i nie chcąc wcale tego. Aber für die Juden damals, die jetzt Christen geworden sind, ale dla tych Żydów wtedy, którzy stali się chrześcijanami, bedeutete das, dass sie auch mit dem Judentum nichts mehr zu tun hatten, wenn sie dem Herrn Jesus angehörten. Oznaczało to, że nie mieli mieć już nic więcej do czynienia z Żydowstwem, jeżeli teraz chcieli służyć Panu. So wie der Jesus von den Juden verworfen war und aus der Stadt getrieben wurde. Tak samo jak Pan Jezus został w pohańbieniu wypchany poza bramy miasta. So hatten sie jetzt auch mit dem Judentum nichts mehr zu tun und waren bei dem Herrn Jesus. Tak samo oni nie mieli mieć teraz nic do czynienia z Żydowstwem, jeśli chcieli być przy Panu. Das war damals und ist heute eine Haltung, die Schmach mit sich bringt. Ich weiß nicht, wie das bei euch steht, Schmach. Ja, das ist also ein Platz, den man jetzt hat, der in der Welt ein Platz der Schande ist und der Schmach. A więc wszyscy ci, którzy przyznają się do Pana, muszą znosić pohańbienie wśród ludzi ze świata. Wir müssen nur daran denken, wie man den Herrn Jesus noch am Kreuz beleidigt hat. Pomyślmy o tym, jak Pana Jezusa obrażano, kiedy on wisiał na krzyżu. Dass man selbst diesen sterbenden Christus noch beleidigt und verhöhnt und verspottet hat. Że nawet tego, Chrystusa, który umierał, wydrwiono go, wyśmiano się z niego i poniżano. Und das geht in einem gewissen Sinne durch die Zeitalter durch, dass der Herr Jesus immer der Verworfene ist. I tak się dzieje przez te wszystkie lata, że Pan Jezus jest zawsze tym, który jest odrzucony przez ludzi. Die Menschen wollen ihn nicht.
Ludzie go nie chcą. Das kann man immer wieder selbst erleben. Można to wciąż na nowo przeżywać. Man kann mit den Menschen wirklich über Gott reden. Można z ludźmi rozmawiać o Bogu. Aber wenn man den Herrn Jesus mit ins Gespräch bringt. Ale jeśli włączy się do rozmowy Pana Jezusa. Und zacznie glauben an den Herrn Jesus. I zacznie się mówić o wierze w Niego. Dann merkt man, dass die Geister sich scheiden. To można zauważyć, że duchy się rozdzielają. Den Jesus will man nicht. Pana Jezusa się nie chce. Aber wir werden ermuntert, mit ihm außerhalb dieses Lagers zu stehen und auch diese Schmach zu tragen. Ale my jesteśmy wciąż na nowo zachęcani, aby wyjść z nim poza obóz i żeby znosić te pochańbienie. Es ist interessant, was man im Hebräerbrief über Mose liest, in Kapitel 11. Ciekawe jest to, co jest napisane w 11 rozdziale o Mojżeszu. Vers 24 und 25. Wersety 24-25. Durch Glauben weigerte sich Moses, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen, und er wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größer und Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Wenn wir an Mose denken, hat er den Herrn Jesus natürlich noch nicht gekannt. Ciekawe jest to, co jest napisane na liście do Hebrajczyków 11:24-26. Aber in einem moralischen Sinn hat er sich auf die Seite des Herrn Jesus gestellt. Mojżesz nie znał wtedy jeszcze Pana Jezusa, ale już wtedy postawił się po jego stronie. Indem er seine Stellung als Regierender in Ägypten aufgegeben hat und zu dem versklavten Volk gegangen ist. W tym momencie, kiedy opuścił stanowisko panowania i przyłączył się do ludu, który był w niewoli. Die Israeliten waren verachtet von den Ägyptern. Izraelici byli poniżani przez Ägypcjan. Und so ist er in einem übertragenen Sinne zu dem Christus gegangen und hat seine Schmach auf sich genommen. I w takim przenośnym sensie on też przyłączył się tak jakby do Chrystusa, niosąc jego hańbę. Und das spricht natürlich unser Herzen an. Czyż nie porusza to naszych serc? Ob wir bereit sind, das auch zu tun. Czyż my też nie jesteśmy, czy my nie jesteśmy też gotowi tego czynić? Ob wir bereit sind, uns zu dem Herrn Jesus zu bekennen. Czy jesteśmy gotowi przyznawać się do Pana Jezusa? Wenn wir ihn denn angenommen haben als Heiland. Jeśli przyjęliśmy go do swoich serc jako Zbawiciela. Sind wir dann bereit, wirklich diese Schmach zu tragen? Czy jesteśmy gotowi, aby nieść tą hańbę? Der Herr Jesus steht draußen. Pan Jezus stoi na zewnątrz. Und wir gehen zu ihm hinaus. A my wychodzimy do niego. Das ist ein Platz, der in der Welt keine Ehre hat. Jest to miejsce, które nigdy w świecie nie znajduje chwały. Aber das ist ein Platz bei ihm. Ale to jest miejsce przy nim. Das muss etwas sein, was in unseren Herzen lebt. To musi być coś, co żyje w naszych sercach. Das kann man nicht durch einen Befehl herbeiführen. Nie da się tego uczynić przez jakiś rozkaz. Das muss aus unserem Inneren kommen, in dem Gedanken, du Herr Jesus bist für mich gestorben. To musi przyjść, każdy musi sam w sercu postanowić, z tą myślą, że Ty, Panie Jezu, umarłeś za mnie na... Wir haben das gesungen, du hast für mich das Kreuz getragen. Śpiewaliśmy, Ty poniosłeś za mnie moje grzechy. Und deswegen will ich dir folgen. I dlatego chcę Tobie służyć. Und dann kommt Vers 14. A następnie pojawia się werset 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nie mamy tutaj miasta trwałego. Das ist zunächst einmal eine Feststellung. Das ist so. Tutaj to jest tak stwierdzone. To tak właśnie jest. Die Juden hatten immer an Jerusalem gedacht, natürlich. Żydzi oczywiście myśleli cały czas o Jerozolimie. An den Gottesdienst, den Gott eingerichtet hat. O służbie, którą Bóg ustanowił. An manche Verheißungen des Alten Testamentes, o obietnicach Starego Testamentu, die auf das tausendjährige Reich schon hinwiesen, które wskazywały już wtedy na tysiącletnie królestwo, wo Gott auch gesagt hat, dass er Zion befestigen würde, że Bóg powiedział, że utwierdzi Zion. Aber sie mussten jetzt lernen, dass in dieser Zeit eine Unterbrechung gekommen ist, ale oni musieli się też nauczyć, że w tym czasie nastąpiło takie... Dass sie nicht etwas Irdisches hatten, sondern etwas Himmlisches. Nastąpiła przerwa, że oni nie mieli nic ziemskiego, tylko niebiańskiego.
Das irdische Jerusalem ist vergänglich. Ziemski Jeruzalem miało przeminąć. Aber das, was die Christen haben, das ist ewig. Ale to, co mają chrześcijanie, jest wieczne. Wenn es heißt, dass wir eine zukünftige suchen, a jeśli jest napisane, że przyszłego szukamy, dann ist das keine Unsicherheit, to nie jest niepewność, sondern es ist eine Zuversicht im Glauben, ale to jest zapewnienie w wierze, weil wir auch darauf Gottes Wort vertrauen. Żebyśmy ufali Słowu Pana. Wir werden einmal im Himmel bei dem Herrn Jesus sein. W przyszłości będziemy razem z Chrystusem w niebie. Und das ist unsere Hoffnung. I to jest nasza nadzieja. Und bis das Wirklichkeit ist, a aż to się spełni, sind wir bei dem Herrn Jesus außerhalb des Lagers. Do tej pory będziemy z Chrystusem poza obozem. Vielleicht noch ein ganz kurzer Gedanke zu dem Lager. Jeszcze krótka myśl do tego obozu. Das war damals ein Gottesdienst, der mit materiellen Dingen gehalten wurde. Wtedy to było materialne miejsce, które istniało. Aber diese Aufforderung, lasst uns zu ihm hinausgehen, a to ta zachęta, wyjdźmy do niego, das ist für uns nicht ein für alle Mal. To nie jest dla nas raz na zawsze, sondern, się stanie, sondern das ist eine ständige Herausforderung für uns. Tylko to jest ciągłe wyzwanie, abyśmy to czynili. Dass wir uns nicht menschliche Regeln aufstellen, żebyśmy nie czynili sobie ludzkich reguł, von denen wir meinen, dass sie für den Gottesdienst nötig seien. O których myślimy, że są potrzebne, aby pełnić służbę dla Pana. In der Christenheit ist das natürlich ganz normal. Oczywiście dla chrześcijaństwa to jest zupełnie normalne. Dass man zum Beispiel in der katholischen Kirche eine Liturgie hat. Na przykład w kościele katolickim, że jest tam liturgia. Es gibt manche evangelikalen Kreise, die sich bestimmte Gesetze und Paragraphen geben. Są też ewangelickie kościoły, które dają sobie jakieś przeróżne paragrafy. Und ich meine, das sind alles Elemente, die wir als Lager bezeichnen müssen. I to są wszystko elementy, które musimy uznać jako obóz. Wir müssen lernen, dass wir uns durch den Geist leiten lassen. Musimy się nauczyć, żebyśmy pragnęli podporządkować się kierownictwu Ducha Świętego. Im Galaterbrief liest man einen Vers. Galatien ist pewien werset. Wenn wir durch den Geist leben, das heißt errettet sind, jeśli z Ducha żyjemy, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. To chcemy też i w Duchu żyć i kroczyć. Das ist nicht immer einfach. To nie zawsze jest łatwe. Aber der Herr wird uns Verständnis geben. Ale Bóg nam może w tym dopomóc. Das hängt eben auch damit zusammen, dass wir nichts Bleibendes hier auf der Erde haben. To łączy się również z tym, że na tej ziemi nie mamy nic trwałego. Sondern das suchen, was droben ist. Ale szukamy tego, co jest w niebie. Und doch gibt es etwas jetzt in Vers 15 und 16, was wieder für die Erde ist. A w 15 i 16 wersecie znajdziemy coś znowu, co się odnosi do tej ziemi. Und daran erkennen wir wieder, wie ausgewogen Gottes Wort ist. I możemy przez to rozpoznać, jak bardzo zrównoważone jest Słowo Boże. Solange wir hier auf der Erde sind, dürfen wir Gott Opfer bringen. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, możemy Bogu składać ofiary. Das sind aber jetzt keine Opfer, wie die Juden sie kannten. Ale to nie są takie ofiary, jakie znali Żydzi kiedyś. Sondern das sind geistliche Opfer. Ale są to duchowe ofiary. Das ist einmal Lob und Dank. I najpierw to jest ofiara pochwalna i dziękczynna. Das nennt Gott die Frucht der Lippen. To jest Bóg nazywa to owocem warg. Und in der deutschen Übersetzung wird das Opfer noch etwas präzisiert. Eigentlich heißt es Schlachtopfer. I w niemieckim tłumaczeniu jest to jeszcze bardziej sprecyzowane. W zasadzie to się nazywa ofiara. Schlachtopfer, wie im Alten Testament Tiere geschlachtet wurden, das waren Schlachtopfer. Ofiara, którą, jeśli chodzi o ofiarę taką, w której się coś zabijało, to też tak jest określone w Starym Testamencie.
Und so wertet Gott unser geistliches Opfer, das wir ihm bringen. A więc Bóg ocenia tą ofiarę duchową, którą my mu przynosimy. Indem wir wirklich das Lob bringen, was ihm gehört. Jeśli będziemy mu przynosić tą chwałę, która się mu należy. Und dann gibt es in Vers 16 eine zweite Art Opfer. A w wersecie 16 jest jeszcze istnieje drugi rodzaj ofiary. Das ist total materiell. I to jest, już chodzi o ofiarę zupełnie materialną. Wohltun und Mitteilen steht dort. Dobroczynność i pomoc wzajemna. Das heißt also Bedürftigen etwas abgeben von dem, was man hat. A więc podarowanie potrzebującym z tego, co się samemu posiada. Das mag Geld sein. Może mogą to być pieniądze. Das mag unsere Zeit sein, wenn wir einen Besuch machen zum Beispiel. Może to być też nasz czas, na przykład jeśli kogoś odwiedzimy. Das können auch Hilfeleistungen jeder Art sein. To może być pomoc różnoraka. Es ist einfach eine Haltung in unseren Herzen, unseren Geschwistern wohlzutun. Chodzi o nastawienie w naszych sercach, aby pomagać naszym współbraciom. Und das bindet Gott zusammen und sagt, an solchen Opfern nach Gott wohlgefallen. I to wszystko podsumowując, Bóg mówi, że w takich ofiarach ma Bóg upodobanie. Also das Geistliche. Obojętnie czy to te duchowe. Lob und Dank und Anbetung. A więc chwała i dzięki. Und das materielle Wohltun und Mitteilen. Lub też dobroczynność i pomoc wzajemna. Und beides sind wohlgefällige Opfer für Gott. Obie znajdują swoje upodobanie dla Boga. Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung. Teraz krótkie podsumowanie. Wir haben eine feste Grundlage für unseren Glauben. Mamy pewny grunt i podstawę dla naszej wiary. Vers 8, Jesus Christus ist derselbe. Ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam. Und wir haben die Ermunterung, ich möchte es einmal Ermunterung nennen und nicht Ermahnung. I mamy też pocieszenie, tak chcę to nazwać. Nie, napomnienie, tylko pocieszenie. Zu dem Herrn Jesus zu gehen, in einem geistlichen Sinn natürlich. Żeby przychodzić do Pana Jezusa, oczywiście w duchowym sensie. Das heißt, durch Wort und Werk uns zu ihm zu bekennen. Żeby zarówno w słowie, jak i w czynie do Niego się przyznawać. Auch wenn das mit Schmach verbunden ist. Nawet jeżeli jest to połączone z hańbą. Weil wir erstens wissen, was der Jesus für uns getan hat. Bo po pierwsze wiemy, co Pan Jezus dla nas uczynił. Dass er für uns gestorben ist. Że On dla nas umarł. Und dass wir zweitens wissen, was er noch für uns tun wird. A po drugie wiemy, co On też dla nas będzie czynił. Nämlich, dass er uns zu sich nimmt. A mianowicie to, że On nas weźmie do siebie. Und in dieser Zeit, die dazwischen liegt, wenn wir hier leben. A w międzyczasie, w którym jeszcze żyjemy. Wollen wir ihm von ganzem Herzen dienen. Chcemy mu z całego serca służyć.